Hello, hello, witajcie, z tej strony Mr. Transmetal, znowu nadaję. Dzisiaj dalej męczymy świat DC Universe, superbohaterów. Tym razem na tapetce mamy kobietę. To jest Batgirl, dokładnie prototyp Batgirl. Udało mi się ją dostać też, że tak powiem, gratisowo. No niestety, dlaczego prototypa? No dlatego, że przede wszystkim jest, jak widzicie, inny, bo Batgirl, jaką teraz w tej chwili można dostać do innych kompletów, bodajże z Jokerem czy jakimś tam innym facetem, bo widziałem, że są w zestawie. Batgirl jest koloru czarnego, to znaczy czarny kostium plus żółte bodajże rękawiczki, no i twarz i tak dalej. Mój to prototyp, dlatego taką ją po prostu dostałem. Nie jest idealna, ale dostałem ją też za darmo, więc czemu nie? Ale postanowiłem, że i tak wam ją pokażę. Cóż, Batgirl, jak Batgirl, bodajże to Batgirl historii jest wiele, aczkolwiek Batgirl była córką Gordona, która w końcu poznała tajemnicę Batmana i postanowiła walczyć razem z Batmanem i Robinem. Postanowiła walczyć razem z nimi, z niebezpiecznymi przestępcami i złem tego świata, a konkretnie świata przede wszystkim, które odwzorowywało się, jeśli chodzi o Gotham. Cóż, moi Państwo, Batgirl jest, jak to widać, bardzo drobna, no tutaj to wszystko, nie miałem tam jeszcze Wonder Woman i inne laseczki z tej serii DC Universe. Nie mam ich zbyt wiele, ponieważ tak kobiety to nie do końca, nie tam, żebym był jakimś tam szowinistą czy coś, ale jakoś mnie tak nie ciągną, w sensie właśnie figurek, wolę jednak mężczyzn. No ale figurka jest fajna, także no generalnie powinienem ją polecić, na pewno ją polecę. Cóż mogę powiedzieć, może pokażę wam, jak ona wygląda przy Nightwingu. Nightwing, no jak widać, zresztą oni chyba chodzili ze sobą. Nightwing na początku był tam Robinem pierwszym, młodszym, a później stał się Nightwingiem, czyli pomocnikiem, ale nieważne. W każdym bądź razie, no widać różnicę, kobieta bardzo malutka, drobniutka i w ogóle, także różnica jest niewielka. Znaczy różnica jest ogromna, jeśli chodzi o te sprawy wielkościowe. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że no niestety prototyp, więc no tutaj wiele nie widać, aczkolwiek no jakbym się uciął, to pewnie bym musiał to malować w ogóle, ale to się bawił nie będę. Punkty artykulacji są no znane, no ramionka trzeba tak bardzo uważać, żeby ich nie pouszkodzić, bo są tak po prostu drobne, że masakra. Ona tutaj coś pewnie trzyma, przypuszczam batarang albo coś, jakąś inną broń. Ze szczegółów, no to jest fajny pas, który widać, no kobieta, no fajny ma ten, wiecie sami co. Punkty artykulacji jak najbardziej, długie, spójrzcie, nogi, widać tutaj de facto nawet detale typu buty Batmana z takimi specjalnymi właśnie kształcie gacka, nietoperza. Fajnie zrobione, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Pas z tyłu jak najbardziej, pelerynka, no włosy też są niestety niebieskie, no bo w końcu to prototyp. Z artykulacjami też nie ma większych problemów, ręce się ruszają w górę, w dół, jak mówię, ja nawet nie chcę ruszać, bo boję się, że to wszystko podlatuje, bo to strasznie takie delikatne, ale dość to fajnie wszystko naprawdę wygląda. Także no uważam, że taka figurka będzie fajna, no ja przypuszczam, że mówię, nie przepadam za kobietami, w sensie oczywiście mam na myśli figurek, co innego, kobiety bardzo, bardzo, to czy żonę mam, nie, to wiecie. Także więcej nie będę jej kupował na pewno tej wersji oryginalnej, takiej już polakierowanej tak jak ma być, ale osobiście polecam, bo fajny dodatek, w końcu jak Batman, no to Batgirl też była, więc pasuje ją mieć. Także jak najbardziej polecam, oczywiście tyle, że w wersji nie prototyp jak mojej, tylko w wersji takiej już wprawdzie 100% pomalowanej, taka jak faktycznie była Batgirl. No to tyle, nara.